Witaj bardzo serdecznie na naszych rozmowach wspierających. Dzień Dzisiaj, dobry. witaj Kamilo. Dzisiaj zaprosiłam Kamilę Kamyk. Kamila, dlaczego w ogóle zwróciłam uwagę na Kamilę? Ponieważ Kamila prowadzi różnego rodzaju rejsy, wyprawy kamperem. Jeździ po Hiszpanii, która wiadomo, mi jest troszeczkę tam bliska. I no, to mnie zawsze fascynowało, ale ostatnio Kamila się pochwaliła czymś takim jak certyfikatem Soul Coacha. I o tym chciałam właśnie dzisiaj pogadać, trochę o tym soulu. Witaj Kamilo. Dzień dobry Agnieszko. Dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo mi miło. Dziękuję, że zaakceptowałaś, że jesteś. Więc chciałam, żebyś mi opowiedziała troszeczkę właśnie o tym soul coachingu. No bo tak, co to jest coaching? To już wszyscy wiedzą. I czasami mówią, o Boże, następny. Tak. No dobrze, no tak, jak mówisz, coaching jest bardzo popularny w dzisiejszych czasach. Jest to wspaniała metoda, z której możemy korzystać, tak, na rzecz swojego osobistego rozwoju. Ale kiedy myślimy na przykład o takim rozwoju duchowym, no to właśnie wtedy możemy korzystać z soul coachingu. Ja jestem praktykiem soul coachingu, jestem w trakcie certyfikacji, ale już prowadzę sesje, bo wcześniej zajmowałam się takim tradycyjnym life coachingiem, jestem też terapeutką, więc różnego rodzaju takie metody i nurty wspierania ludzi są mi bliskie. Natomiast bardzo chciałam mieć coś, co będzie takim holistycznym podejściem i co pozwoli nam integrować nie tylko to, co jest w głowie, ale też to, co jest tutaj, w tym naszym świecie emocji, to, co mówi nam ten wewnętrzny głos. No i kiedy odkryłam soul coaching, to miałam takie mocne poczucie, że tak, znalazłam. To jest to, czego, co ja intuicyjnie już robiłam od długiego czasu, łącząc swoją pracę z medytacją, z oddechem, z wizualizacją. I właśnie tego typu rzeczy mamy w soul coachingu. Bo jak sama nazwa wskazuje, on mówi nam o duszy. Czyli to jest taki coaching duszy. To jest taka metoda, gdzie my możemy przy wsparciu coacha spotkać się z tym wewnętrznym głosem naszej mądrości. Usłyszeć głos naszego serca, intuicji, zobaczyć, co ta dusza ma nam do powiedzenia, bo w dzisiejszych czasach, kiedy tak dużo się dzieje, kiedy my tak wiele rzeczy robimy, to czasami jedziemy na tym autopilocie, nie? Podejmujemy szybko decyzje, musimy szybko reagować, działać. I czasami się zastanawiamy, okej, czy to jest moja ścieżka? Gdzieś tam, nie? Mamy takie momenty, że o rany, nie wiem, czy to mi służy, czy ja dobrze robię, czuję, że niby dobrze, ale czegoś mi brakuje, ale czego? Chciałabym inaczej, ale nie wiem co. I właśnie w takich momentach wspierającą bardzo metodą właśnie może być soul coaching, ponieważ on pozwala nam na zatrzymanie się i na zobaczenie, co tam w duszy gra, co ten wewnętrzny głos chce ci powiedzieć. Nie tylko na temat twojej misji życiowej czy powołania, ale właśnie na temat różnych pytań, które ci krążą po głowie, na temat tych różnych niejasności, tej potrzeby zmiany. Więc dla mnie jest to no, wspaniała metoda, która pozwala nam nie tylko w tej sferze poznawczej, ale przede wszystkim tej emocjonalnej, tej wewnętrznej, duchowej, się obracać i posłuchać tego, co to tam w środku chce mi powiedzieć. No właśnie, bo w naszym życiu my lecimy i tutaj też tak biznesowo, nie? Biznesowo, czy no w ogóle życiowo, tak wszędzie lecimy, wszędzie pędzimy, tak, no właśnie, nie ma tego zatrzymania. Dopiero takim zatrzymaniem jest jakaś taka, no właśnie, taki dopust Boży, takie coś, że na nas spada i wtedy po prostu się zatrzymujemy, mówimy, a to po co, a to dlaczego? Nie zauważamy tego, że wcześniej tak biegliśmy, tak zagubieni, nie? I Tak. mnie też bardzo tutaj ten soul coaching mnie się bardzo tak jakby wkłada w nasze życie, które bardzo jest właśnie odduchowione. Tak, a on pozwala nam znowu, wiesz, wrócić do siebie, nie? Właśnie do tej duchowości w nas, do tego połączenia z energią, z sercem, z duszą. Różnie to ludzie nazywają i każdy to nazywa jak chce, ale generalnie mamy takie poczucie, że jest coś więcej. Kiedy mówimy o energii, o połączeniu, tak, o akcie stworzenia i tak dalej. Ale my w tym pędzie, jak mówisz, no nie zawsze mamy czas na taką refleksję, na to wyciszenie, na to, żeby pomedytować, czy pomodlić się, na to, żeby w ogóle poczuć to połączenie z naturą, ze światem.
I kiedy chcemy znaleźć takie prawdziwe odpowiedzi na różne pytania, to właśnie soul coaching przede wszystkim dba o to, żeby stworzyć nam przestrzeń na to, żebyśmy my zatrzymali się, wyciszyli, uspokoili ciało, umysł, zrelaksowali się, żeby właśnie wtedy usłyszeć, poczuć, nie? To, co to w środku w nas się dzieje, co nam chce powiedzieć też nasz wewnętrzny głos. Więc to jest taka wspaniała metoda, która, tak jak powiedziałaś, no jakby zaprasza nas do powrotu do tej duchowości, do usłyszenia tego wewnętrznego głosu. No, bo teraz w zależności od tego, jak też patrzymy się na siebie, nie? Jest mnóstwo osób, które się patrzy na siebie jako na ciało i tyle, ale jednak coraz więcej, tutaj też cała fizyka kwantowa, nie? Która mówi, że my jesteśmy jednak duchem, który przeżywa doświadczenie ciała, życiowe, cielesne i no, a jednak mamy jakby zagubiony ten kontakt. Nie ma tego właśnie zespolenia, tego ciała, duszy, i tam zawsze jest takie: ja chcę do przodu, a to moje ciało mnie zatrzymuje. Ja chcę do przodu, a tu jakieś choróbsko. Ja chcę do przodu, a tu jakieś problemy, nie? Tak, dokładnie tak. No i warto się przyjrzeć, co to za informacja z tego ciała, nie? Co to za informacja, to zatrzymanie nas, bo to są różne informacje z naszej duszy. Ona cały czas się z nami komunikuje. My odczytujemy różne znaki, symbole, hasła, czasami spotkanie z drugim człowiekiem, urywek przeczytany w książce. Dla nas jest jakoś taką niezwykłą informacją. Właśnie taki moment, że wow, mamy jakieś olśnienie, albo nagle. Ojejku, to jest to, czego szukałam. Pojawia się jakaś odpowiedź, jest jakiś impuls do działania. To są wszystko takie piękne formy, dzięki którymi nasza dusza z nami rozmawia, z nami się komunikuje, ale my, kiedy nie dajemy sobie chwili i takiej gotowości na to, żeby w ogóle pooglądać te swoje życie i podczytywać te znaki, no to czasami nawet nie wiemy, nie dostrzegamy tego, bo lecimy, nie? Bo lecimy, bo mamy tyle rzeczy do zrobienia. Jesteśmy na tym autopilocie, ale kiedy się zatrzymamy, weźmiemy głęboki oddech, w ogóle uświadomimy sobie, co się dzieje z nami, co ja myślę, co ja czuję, czego ja potrzebuję, to wtedy zaczynamy budować taki kontakt, żeby, nie, żeby zobaczyć, kim ja jestem, czego ja chcę. I coaching, ten soul coaching może być piękną metodą, która nas wspiera właśnie w tym. Ja jestem jego wielką fanką i mam takie doświadczenie, kiedy pracuję, wiesz, z klientkami, że nawet taka wstępna, krótka sesja, gdzie jest próbka tego, już dostarcza im takiej przestrzeni do naprawdę takiego głębokiego spotkania ze sobą, do poczucia takiej transformacji, do tego, żeby no, coś poczuć, coś usłyszeć. I wtedy sobie przypominamy, że my to mamy w sobie. Że mamy to czucie, tą energię, że jest ta intuicja, że jest ten głos, że jest coś więcej. I to jest bardzo takie poruszające, że kiedy my sobie damy do tego, wiesz, przestrzeń, prawo, chwilę, to nam dusza pięknie odpowiada. I my wtedy, wow, okej, ja to mam, ja to czuję. No, to są piękne momenty. No, mnie się to, o czym mówisz teraz, mi się kojarzy w ogóle z terapią, że bardzo często osoby przychodzą i mówią: no tak, proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić, proszę mi powiedzieć, co ja mam. A ja zawsze mówię: no ja nie wiem. Jedyną osobą, którą wiesz, jesteś ty. Ja, co mogę zrobić, to jest cię poprowadzić, żebyś odkryła, ale ja nie wiem. I ludzie wtedy tak się dziwią: ojeju, nie? Masz coś takiego? Tak, bardzo często. Ja też tak, podobnie jak ty, mówię klientkom i klientom, że wszystkie odpowiedzi są w tobie. Ja mogę ci dać kilka pytań, ci towarzyszyć w tym odkrywaniu tego, ale ty wszystko już wiesz. Tylko potrzebujesz chwili, żeby to zobaczyć, żeby to odkryć. No i to jest też takie bardzo wzmacniające dla ludzi, kiedy oni sobie zmyślają, aha, okej. Nie? Jakby kiedy łapią ten kontakt ze sobą i czują, nazywają te uczucia, mówią o potrzebach, kiedy sami mówią o swoich marzeniach czy celach, to wszystko przecież wypływa z nas, to jest w nas. Tylko czasami potrzebujemy kogoś, kto nam będzie czule towarzyszył w tym procesie odkrywania tego, kto nam tą przestrzeń zbuduje, kto nam tą przestrzeń przytrzyma do tego, kto zada pytania albo coś podpowie. I właśnie o to chodzi, żebyśmy sami dochodzili do tego przy wsparciu. Czy kogoś, kto wie, jak ten proces tutaj dla nas budować i trzymać, nie? No właśnie, że takie odkrywanie siebie, dochodzenie do siebie, to wcale nie musi być jakiś długi proces, że to czasami są szybkie procesy, że wystarczy tylko
nauczyć się pewnych rzeczy, czy nauczyć się, albo właśnie zacząć być wyczulonym, nie? Właśnie tak jak mówiłaś, jak nasza dusza do nas mówi, bo to są różne właśnie jakieś fragmenty, jakieś książki, jakieś spotkania, nie? Czy coś. I nagle się mówi, ojej, ja wiem, ja. I potem jesteśmy tacy samodzielni. Bo mnie na przykład też to, co mnie brakuje bardzo, to jest taka wiara, że ja wiem, potrafię i że ja to po prostu ogarnę. I wiele osób przychodzi, no właśnie bez tej, no ale ja mówię, ale jak? No przecież jeżeli masz tą duszę, czujesz i przecież to jest jasne, to jest logiczne, nie? Masz coś takiego. Tak. No jak o tym mówisz, to mi od razu, wiesz, się wyświetla, że często jest to efekt tego, co my myślimy o sobie. Bo kiedy właśnie myślimy, że nie wiem, nie umiem, nie czuję, nie mamy tej wiary w sobie, to te myśli no, mogą nas albo aspirować do góry, uskrzydlać, dawać nam wiary i mocy, wspierać nas, albo mogą te myśli w naszej głowie nie, odbierać nam tą energię, zatrzymywać nas, limitować. Więc ja też zawsze zachęcam, żebyśmy się zatrzymali i przyjrzeli temu, co myślimy o sobie. Czy to są myśli, które wspierają, czy to są takie myśli, które nas ograniczają. Nie? Bo te myśli też wynikają z naszych przekonań oczywiście. A 70% przekonań, jakie mamy na swój temat, nie pochodzi od nas. To są rzeczy, które dostaliśmy w tym bagażu dorastania i odnajdywania się w świecie. Od rodziców, przez szkołę, skończywszy na kulturze, mediach i tak dalej. I my czasami żyjemy według tych myśli, które nie są naszymi myślami. A jak się zatrzymamy i zaobserwujemy, co ja myślę o sobie i czy te myśli mi służą, czy ja nadal chcę je myśleć, nagle się okazuje, że nie, ja to mi już dziękuję, tego już nie chcę. Ja nie chcę sobie tak myśleć. Ja chcę myśleć o sobie właśnie, że ja potrafię, umiem, że jestem wspaniała, że zasługuję, że mam prawo i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które właśnie mogą mnie wzmacniać i dawać mi tych skrzydeł. I często właśnie to jest początek, żeby przyjrzeć się temu, co myślimy, jakie mamy przekonania, żeby potem, a potem, żeby się przyjrzeć temu, co czuję, nie? Z czego też to uczucie wynika, jaką ja mam potrzebę. I w tym coachingu, kiedy właśnie ja pracuję też coachingowo z ludźmi, to mam wielką przyjemność obserwować, jak oni odkrywają te myśli, uczucia i potrzeby. I sobie nagle, wiesz, identyfikują, co jest moje, a co nie jest moje, co ja chcę zatrzymać w swoim życiu, a co już nie. Nie? Co już mi nie służy, co jest stare, co ja żegnam i w ogóle już do tego nie chcę wracać. I to jest bardzo uwalniające, bo to nam, wiesz, zdejmuje te warstwy różne, jakieś ograniczenia i nam zaczyna pokazywać tą naszą prawdziwą istotę, nie? To, kim naprawdę jesteśmy, tego ducha, o którym opowiedziałaś przed chwilą. To są piękne rzeczy. W soul coachingu mówimy, że dusza kocha prawdę. Więc jest też taka piękna przestrzeń do tego, żeby zobaczyć, kim ja jestem, co jest moją prawdą, co ja tak naprawdę myślę o sobie, o świecie. Ja, a nie głosy z zewnątrz czy z przeszłości, nie? No i wtedy już zaczyna się dziać magia, kiedy my sobie pozwolimy na to odkrywanie i na to świadome zarządzanie tym. No. No. Wiesz, jeden, znaczy kiedyś ktoś się mnie zapytał, no ale dla kogo to jest? I ja tak sobie myślę, na przykład teraz w tym momencie, nie? Przyszło mi takie, no że w zasadzie to jest dla wszystkich, bo każdy z nas ma tą duszę, ma tą część nas, taką duchową, taką właśnie niematerialną, która właśnie coś tam chce, a do której, no, którą zagłuszamy najczęściej, nie? Tak. No pięknie to określiłaś, że to jest dla każdego. Każdego, kto tylko chciałby spróbować, kto ma w sobie jakąś gotowość, otwartość, żeby o, sprawdzę, czy to jest dla mnie. Bo jak mówiłyśmy na początku, no różnych rodzajów coachingu, tak samo jak różnych nurtów terapeutycznych, mamy całe mnóstwo. Tego są setki, nawet nie dziesiątki, tylko setki. Więc no żyjemy w czasach, w których no możemy wybierać. Ale jeżeli czujemy, że chcemy, że jest coś więcej, a potrzebujemy złapać kontakt z tym czymś więcej w nas, no to ta metoda soul coachingu może być bardzo przydatna. Bo to, tak jak mówisz, może trwać krótko. To nie muszą być miesiące i lata pracy. To może być kilka spotkań, żeby już się nauczyć wsłuchiwać w ten głos, żeby złapać ten kontakt. Więc czasami kilka spotkań wystarczy, żeby człowiek już samodzielnie był w stanie, nie, nawiązywać to połączenie.
I jest to dla każdego, kto, tak jak mówisz, wierzy, że jest coś więcej, że ja jestem kimś więcej niż tylko moim ciałem albo tylko moją myślą. Jeżeli to przekonanie mamy, jakkolwiek to definiujemy, to możemy spróbować tej metody, żeby zobaczyć, okej, czy to może być dla mnie najlepsze rozwiązanie w tym temacie, który mi towarzyszy, tak? W tym pytaniu, które mam, albo w tej ważnej sprawie, która się teraz dzieje w moim życiu. I po prostu warto sprawdzić. I ja czasami mam takie osoby, wiesz, które tak niepewnie przychodzą, no chcę sprawdzić, ktoś mi powiedział, no jestem ciekawa, po raz pierwszy o tym słyszę, ale nie wiem, czy to jest dla mnie, bo ja raczej taka jestem, no nie wiem, bardzo uziemiona, czy analityczna, czy coś, a to jakieś serce, czy intuicja, czy dusza. Po czym są niezwykle zaskoczeni, że udaje im się coś tam sobie wyobrazić, wiesz, poczuć, zobaczyć, usłyszeć i tak dalej, w jakiejś wizualizacji, czy w jakiejś krótkiej relaksacji. I nagle, wow! To jest dla nich takie, o co chodzi, to jest takie proste, takie dostępne, też dla mnie. Ja mówię, tak, to jest też dla ciebie, to jest dla każdego, nie? Bo każdy z nas to ma. Bo też żyjemy w świecie, żyjemy w świecie, w którym też nam pokazali, że wszystko przychodzi z zewnątrz i rozwiązania też z zewnątrz. I dla mnie, dla mojego smutku na przykład, ja muszę szukać na zewnątrz rozwiązań. Kiedy ten smutek jest w środku, jest we mnie. Czy ta złość, czy to zdenerwowanie, czy ta niepewność, obojętnie co to jest moje. A ja szukam na zewnątrz. I to zawsze, zawsze to mnie na przykład bardzo dziwiło. Tak. I ja myślę, że wiele osób ma coś takiego, że są przyzwyczajeni, że jesteśmy przyzwyczajeni do szukania na zewnątrz, że są coś eksperci, specjaliści, doradcy, jakieś rozwiązania, no mnóstwo modeli, wiesz, tabelek, książek i tak dalej, nauczycieli. Oni będą lepiej wiedzieli, nie? Co jest dla mnie dobre. A kiedy konfrontujemy człowieka z tym, że daj sobie czas, ty sama najlepiej wiesz, ty sama najlepiej wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, bo to ty jesteś ekspertem od swojego życia, od swoich problemów, jak i od rozwiązań. I tylko wystarczy sobie dać czas i też uwierzyć, że ta odpowiedź jest w tobie i wsłuchać się w ten wewnętrzny głos, i to przyjdzie, że nie potrzebujemy ludzi z zewnątrz. Oni mogą być przydatni oczywiście, bo dlatego idziemy do kota, do lekarza, do terapeuty, do jakiegoś doradcy. Oczywiście, że tak, to jest jakieś narzędzie, ale że to nie może być jedyna rzecz, na której się opieramy. Żebyśmy też szukali tego, co jest w nas, w środku. Bo skoro, tak jak mówisz, smutek jest we mnie, to we mnie też jest sposób, jak sobie z nim radzić. Nie? Co z tym smutkiem zrobić? Jeżeli jakaś złość jest we mnie, to ona jest moja, ona z czegoś wynika, ja mogę to rozpoznać i mogę też zarządzać tą emocją i zobaczyć, jak ja z tą złością chcę dalej pracować, co ja chcę z nią zrobić, nie? Do czego ona jest mi potrzebna i tak dalej, i tak dalej. I czasami tylko, żeby to odkryć, są nam potrzebne te głosy z zewnątrz, nie? Ale im więcej takiej praktyki, pracy na rzecz siebie, tak myślę, tym więcej takiej gotowości, samodzielności też w tym, żeby do tego środka zaglądać, nie? Ale ważne, żeby uwierzyć, że mogę sama też, nie? Że nie muszę się opierać na tym świecie zewnętrznym. Właśnie dla mnie najważniejsza jest ta samodzielność, że jestem samodzielna. Że mogę skorzystać z rad, mogę posłuchać kogoś, mogę komuś się przyjrzeć, czy ktoś się może mnie przyjrzeć, ale ja jestem w tym wszystkim samodzielna, że to ja podejmuję decyzję, że to ja działam i że ja wiem, co robić. Nie z takim zaufaniem. Dla mnie Tak. soul coaching to jest też dużo zaufania. Pięknie, tak. Tak, to jest dużo zaufania do siebie, do tego, że nie jesteśmy sami, do tego, że mamy w środku te odpowiedzi. To jest też właśnie danie sobie prawa do tego, taką gotowość na to, ale też nieoczekiwanie, że teraz nie wiadomo, co się zadzieje, bo to mogą być proste rzeczy, tak jak mówisz, jakaś chwila refleksji, jakiegoś wglądu, jakiegoś zrozumienia, nazwania czegoś, czasami po raz pierwszy od lat. To może być właśnie coś, co mnie zainspiruje, jedno zdanie usłyszane albo przeczytane. Nie? To może być nawet widok pięknego, jakiegoś, nie wiem, krajobrazu, który mi coś da więcej. Nie? I to są proste rzeczy. I dusza do nas też tak mówi, prostym językiem, prostymi słowami, hasłami, symbolami. Nasze głowy opowiadają historię. Nie? My lubimy słowa, opowiadamy, zawile, tłumaczymy. Ale kiedyśmy w kontakcie z duszą, to są bardzo proste, krótkie komunikaty często.
Nie? Jedno skojarzenie, jedna emocja, jedno słowo albo zdanie. I wtedy, wow, wszystko nagle się zaczyna wyjaśniać. Nie? I to jest też dla mnie wspaniałe w tym procesie towarzyszenia ludziom, kiedy oni nagle przychodzą z jakimś takim zawiłym tematem, opowiadają o nim bardzo długo, a gdy już są w procesie, to nagle wszystko się tak, wiesz, odpala jak te warstwy cebuli przysłowiowej, żeby zobaczyć, co tam jest w środku. I nagle okazuje się, że to jest hasło, zdanie, jedna rzecz, jedno pytanie, na które ktoś szuka odpowiedzi. Znaczy, ja też zawsze tą cebulę, to czasem tak widzę, że właśnie ten problem to jest taka, no właśnie taka cebula, czy nawet taki bunkier. Ale jak go wysadzisz, jak wejdziesz do środka, no czasami nie trzeba wysadzać, wystarczy tylko wejść do środka i nagle się okazuje, że ten bunkier to w ogóle nie ma racji bytu, że on w ogóle jest niepotrzebny, że to nie o to chodzi w ogóle. Nie? Tak. Słuchaj, te rozmowy się nazywają wspierające. Co byś dała, jakie tipy, jakie wspierające wskazówki dla kobiet, bo mnie większość słucha kobiet, aczkolwiek wiem, że są mężczyźni też, ale mówię do kobiet przeważnie. Wow. Ja też w sumie w większości pracuję z kobietami i moje warsztaty wyjazdowe czy stacjonarne też są głównie na rzecz kobiet, więc cieszę się, że mogę teraz też się podzielić tym, co na przykład mnie wspiera i co mi pomaga. Może to będzie dla Twoich słuchaczek też użyteczne. Ale już trochę też o tym mówiłyśmy tak naprawdę. Mówiliśmy o tym, żeby zatrzymać się na chwilę w tym pędzie, w tej codzienności, w tak wielu różnych obowiązkach, które kobiety często każdego dnia wykonują, pełniąc różne role każdego dnia i rzadko mając czas dla siebie. Przynajmniej ja często z takimi kobietami mam przyjemność pracować, które właśnie chcą w końcu coś dla siebie zrobić. W końcu, wiesz, po długim czasie, po latach, nie? I przychodzą, żeby w końcu coś tam dla siebie zrobić. Więc ja mówię, okej, cudownie, to daj sobie teraz czas na to, żeby się zatrzymać, weź głęboki oddech, poczuj swoje ciało, poczuj siebie, nie? Poczuj, jak ci się oddycha, czy oddychasz górą, czy oddychasz też brzuchem, w ogóle, żeby się tak osadzić w tej przestrzeni, żeby się rozejrzeć, gdzie ja jestem, nie? Co się dzieje, żeby mieć taką chwilę takiego zauważenia siebie, swojego ciała, ale też właśnie swoich myśli, żeby zobaczyć, co ja myślę, co ja robię, według czyich myśli ja funkcjonuję każdego dnia. Czy ja to robię dlatego, że ja myślę, że muszę bądź powinnam, czy dlatego, że ja chcę, mogę i tak wybieram, żeby sobie takie rzeczy zaobserwować. I to często jest niesamowity początek, który już bardzo dużo zmienia. Bo kiedy ja zatrzymuję się i skupiam na sobie, i ten świat zewnętrzny przestaje być ważny. Ja teraz jestem dla siebie ważna. Moje ciało, moja myśl. To ja zaczynam łapać już ten kontakt ze sobą. I kiedy oddycham i daję uwagę sobie, to ja sobie też uświadamiam, okej, w jakim ja jestem momencie swojego życia. Nie? Co jest dla mnie ważne? Co się dzieje? Co ja robię? Wiesz, według czego żyję? Żeby to po prostu zauważyć, bez oceny, tylko z taką czułością sobie poobserwować. Okej, teraz mam taki moment. To się dzieje, to robię. A, tak myślę. Okej, no to jak już to wszystko zaobserwowałam, to żeby pójść kroczek dalej. Okej, to co ja w związku z tym czuję? I żeby sobie pozwolić na złapanie tego kontaktu z tymi uczuciami, z tym smutkiem, o którym mówiłaś, czy z tą złością, czy z tą radością. Co ja czuję? Co te uczucia wywołują? Żeby w ogóle pobyć z tymi emocjami, bo my często w tym pędzie codziennego życia nie mamy czasu na czucie. Na bycie w kontakcie z tymi emocjami. Coś się złego dzieje, albo coś dobrego, ja mam tylko chwilkę i już idę w jakieś działanie, zadanie, nie zintegruję tych emocji, nie pobędę z nimi, nie nazwę ich, nie utulę. I one gdzieś tam potem zostają takie niezaopiekowane, a nasze ciało pamięta, ono przechowuje wszystkie emocje i doświadczenia. I potem się dziwimy, że nas boli głowa, albo brzuch, albo coś. A to często jest właśnie niepoświęcenie czasu i uwagi tym emocjom, nie bycie z nimi. I one wtedy tak wchodzą w te nasze ciałko, które to znosi dzielnie. I ten moment, kiedy się zatrzymujemy i przytulamy to wszystko i dajemy uwagę naszemu ciału, często jest takim uwalnianiem tego, tych emocji. Właśnie to jest też zapraszanie takiej świadomości do siebie. To jest zapraszanie odpowiedzialności za swoje życie.
Okej, to ja w takim razie mogę zarządzać tymi myślami. Okej, to ja mogę kontrolować te emocje. Okej, to ja mogę nazywać swoje potrzeby. Ja mam do nich prawo. Ja sama przed sobą mogę powiedzieć, czego ja chcę, czego ja potrzebuję. A potem uczymy się komunikować na zewnątrz, że ja mogę w ogóle powiedzieć, nie, bliskim, współpracownikom, w ogóle światu, ludziom, nie, czego ja potrzebuję, jak ja chcę, żeby było, żeby dać sobie to pierwszeństwo w życiu. Bo my często sobie tego pierwszeństwa nie dajemy. Nie? Że ten świat zewnętrzny jest ważny, bliscy są ważni, praca jest ważna, a my gdzieś tam na szarym końcu, nie? Jak starczy chwila, to się zastanowię, a jak nie, to jutro, a to jutro jest pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Nie? A kiedy damy sobie to przyzwolenie, to uświadomienie, to wtedy wow, my dopiero zaczynamy zauważać, według czego my żyłyśmy i czy nadal tak chcemy. A kiedy pojawia się świadomość, to pojawia się wolność, więc ja mogę zadecydować, co ja chcę dalej z tym zrobić. I to jest często proces takiego wspierania siebie, właśnie w takich krokach, w takim łańcuchu zdarzeń. Nie? Jestem, okej, to ja może potrzebuję wsparcia, chcę jakiejś zmiany, ale nie wiem jak. Ja w ogóle daję sobie prawo, żeby poprosić o wsparcie. To jest też bardzo mocny proces często. Ja na przykład taki miałam, bo Zosia Samosia, która sobie całe życie radzi sama, a ty weź idź do coacha, albo do terapeuty, albo do kogoś, nie? No przecież sama muszę sobie poradzić. Ale to jest właśnie też takie bycie dla siebie wyrozumiałą i kochającą, że ja mogę czasami też poprosić o wsparcie. Nie tylko, żeby ktoś, nie wiem, pomógł mi w wykonaniu jakiejś fizycznej rzeczy, ale żeby właśnie ktoś wysłuchał mojej historii i zadał mi jakieś pytanie albo cokolwiek innego. I wtedy ten wybór, że okej, idę po to wsparcie. I może to być soul coach, ale może to być cokolwiek innego. To jest też taki piękny akt wracania do siebie i bycia dla siebie dobrą i wspierania siebie w tych różnych momentach życia, kiedy ja czuję, że potrzebuję czegoś więcej, że może już nie mam pomysłu, albo już jestem zmęczona, albo gdzieś utknęłam, a nie chcę już tak, więc potrzebuję coś innego, potrzebuję jakiejś zmiany. Więc do tego zatrzymania się, wiesz, skończywszy na tym poczuciu siebie, ciała, swojej emocji, swojej potrzeby, przez właśnie takie uświadomienie sobie, okej, że to ja decyduję. Ja decyduję, jak ja się czuję, czy jestem szczęśliwa, jaka sobie radzę z problemami. Ja decyduję. Więc co ja jeszcze mogę zrobić dla siebie, żeby ten dobrostan, szczęście zaprosić, nie? Żeby zarządzać, żeby było tak, jak ja chcę. Właśnie bardzo często mówimy tak, że chcemy dać miłość wszystkim, chcemy jakby zaspokoić potrzeby wszystkich, ale nie mamy same na to przestrzeni, ale tej miłości nawet same w sobie nie mamy. Więc jak możemy dać też, jeżeli nie mamy? Więc to jest też takie to zatrzymanie, daje to, że ja nagle mogę zobaczyć, brakuje mi tu, tu i tu, i mogę sobie zacząć to wszystko napełniać, żeby móc dawać. Więc Tak. na tym I to jest. polega też to pierwszeństwo. Tak, i to jest właśnie to, o czym mówisz, Agnieszko. To jest często niezwykłe odkrycie dla nas, dla kobiet, właśnie, żeby nagle zadbać o tą relację ze sobą. Że skoro ja jestem całe życie dla innych, dla rodziny, dla bliskich, tyle daję, no to żeby zobaczyć, z czego ja daję, czy jest z czego dawać jeszcze. Bo może już tyle dałam, a nie uzupełniałam tych pokładów energetycznych, że tam już jest prawie pusto. Więc jak masz dawać dalej? I moment, kiedy to odkrywamy, że musimy zadbać o siebie, o tę relację ze sobą, o tą miłość własną, o bycie dobrą dla siebie, jest często taki, wiesz, wyzwalający, że wow. Bo często słyszymy takie hasła: szczęśliwa matka, szczęśliwe dziecko, nie? Żeby szczęśliwa kobieta, szczęśliwa rodzina. No, różne hasła są takie, które nam pokazują, że okej, ale jak się zagłębimy w to i się zastanowimy, czy ja dbam o to szczęście, czy ja właśnie napełniam to swoje naczynie, którym ja jestem, czy daję sobie tą uwagę, to pierwszeństwo, tą miłość, jest takim bardzo kluczowym momentem, bo się możemy nieźle zdziwić, nie? Że może jest tego wcale nie tak dużo, jakbyśmy chciały. I tak naprawdę ten proces zaczyna się od tego, żeby zadbać o siebie. I wiesz, ja mi się od razu przypomina, bo czasami jak prowadzę grupy terapeutyczne i teraz mam taki piękny projekt też wspierający kobiety w kryzysie, gdzie mamy różne grupy wsparcia, grupy też terapeutyczne, i gdzie właśnie dużo mówimy o tej relacji ze sobą, żeby się zatrzymać i przyjrzeć temu, jak to wygląda, jak ty się masz ze sobą. Bo kobiety przychodzą z różnymi problemami. Wiesz, jakieś problemy małżeńskie, w relacjach z dziećmi, z rodziną, z pracą, wiadomo. I się dziwią, kiedy my zaczynamy pracę od tego, żeby przyjrzeć, jak wygląda relacja sama z sobą. Samej z sobą, bo to jest często informacja, która definiuje, co się dzieje wokół tego, nie? Jak zaczynamy uzdrawiać tę relację ze sobą, dawać sobie to pierwszeństwo i tą miłość, tą uwagę,
nagle zaczynają się dziać cuda wokół nas. Że to wszystko inne się też jakoś transformuje, uzdrawia, że jakoś łatwiej się rozmawia z córką, z partnerem, nie wiem, z koleżanką czy z szefem, że jeżeli ja jestem dla siebie dobra, to świat zaczyna być dla mnie dobry. Jeżeli ja zaczynam mówić o swoich potrzebach i sama o nie dbam, to zaczynają się z tym liczyć ludzie. Wiesz, i to takie rzeczy, wiesz, niby proste, ale wcale nie. To jest często olbrzymia praca do wykonania, żeby właśnie zacząć od siebie i zająć się sobą, a nie naprawianiem różnych rzeczy wokół, nie? Tylko Dokładnie. sobą. No właśnie mi się, no właśnie też i z doświadczenia tak mi się nasuwa, że właśnie chcemy tą szczęśliwą rodzinę, a same jesteśmy zgorzkniałe i już takie przywalone pod tym ciężarem dnia codziennego, że no to szczęście to już tylko na zdjęciu, nie? No. Tutaj właśnie zadbać o swój dobrostan, o swoje szczęście, nie? I potem obserwować z zachwytem, jak się wszystko wkoło zmienia. Nie? Ja mam też taką wielką przyjemność, jak kobiety się dzielą później swoimi refleksjami, że okej, ja zaczęłam dbać o siebie i jakoś jedną rzecz zmieniłam. Albo nie wiem, zaprosiłam coś nowego do swojego życia. Jak to w ogóle wywołało kolejne zmiany i kolejne? Jak to wpływa na mnie, jak ja się czuję, co ja myślę, że jestem bardziej pewna siebie, albo spokojniejsza, albo coś, albo że ludzie na to reagują. I to są niezwykłe rzeczy, no bo jakby wszystko jest jakimś takim, no, systemem połączeń. Więc to, co ja robię, wpływa na innych wokół mnie. To, co ja myślę o sobie, wpływa na to, co ja dalej robię. I tak dalej, i tak dalej. Jak sobie to uświadamiamy, ten łańcuch zależności, to widzimy, że wystarczy pobyć tutaj i skupić na tym, na tą jedną rzeczą, którą chcę zmienić, wzmocnić, nie? Zaprosić do swojego życia. Właśnie na przykład, żeby dawać sobie więcej czasu, albo żeby myśleć o sobie w pozytywny sposób, nie? I już w tych myślach wyrażać samoakceptację i miłość. I nagle kobiety obserwują, jak to wpływa na to, jak one się czują, jak reagują na to, co ich spotyka w życiu, bez względu na to, czy to coś dobrego, czy trudnego. Co one mówią do innych, jak co ludzie im dają w informacji zwrotnej. I wiesz, wystarczy jedną rzecz prowadzić i obserwować. To jest taka kamyk w jezioro rzucony, nie? I te kółeczka się pojawiają. I to są takie rzeczy. I też w coachingu mówimy, że małe zmiany wywołują wielkie zmiany. Pracujemy metodą małych kroków. Okej, to czym się chcesz zająć dzisiaj albo w tym tygodniu? No tą jedną rzeczą się tylko pochyl. Nie trzeba od razu zmieniać całego świata albo wywracać wszystkiego do góry nogami. Tylko może zacznij od tej jednej małej rzeczy. I to może być cokolwiek, jakaś afirmacja, która będzie cię wspierać. Albo właśnie, żeby sobie zrobić 10 minut dziennie dla siebie, jakiejś relaksacji czy medytacji. Cokolwiek, cokolwiek wymyślisz. No bo przecież to To my zatrzymanie. wymyślamy. To żeby się zatrzymać nad sobą. I potem jest piękna obserwacja i podróż w tym, jak to wpływa, kiedy wywołuje zmiany. No, więc właśnie takie zatrzymanie, nie? Taki podstęp. Natomiast mu powiedziałaś też o zrobieniu czegoś dla siebie. I od razu mi się pojawiły warsztaty z tobą. No bo teraz, no właśnie, ale to już jest też, myślę, że dla wielu to też jest taka zmiana super nagła i wielka. Organizujesz rejs. Tak, Chcesz tak. coś opowiedzieć No z więcej? wielką przyjemnością. Tak, ja kocham żeglarstwo i żegluję od kilkunastu lat i co roku żegluję w Grecji i od jakiegoś czasu organizuję takie kobiece rozwojowe rejsy po wyspach greckich i w tym roku mam przestrzeń na cztery takie podróże. Zaczynamy już w czerwcu. I mam rejsy tematyczne, ponieważ to nie jest to zwykła turystyka. To jest połączenie wakacji z takim podróżowaniem, ale też z podróżowaniem po mapie swojego serca. Więc to jest przestrzeń, żeby właśnie w czasie takiej podróży, w kobiecym gronie, bo to są kobiece rejsy, więc w takiej fajnej, wspierającej atmosferze i energii, zatrzymać się i pobyć tutaj, nie? W środku, ze sobą. Więc mam tam oczywiście warsztaty dla kobiet, to są warsztaty rozwojowe, takie wspierające, soul coachingowe. Jest medytacja, jest codziennie joga na plaży, ponieważ też jestem joginką, więc zawsze też wspieram to swoje ciało i zachęcam kobiety, żeby też dawały miłość temu ciału. A rozpoczęcie dnia od jogi, od kilku oddechów na plaży, w słońcu, no bardzo nas wzmacnia, zasila ciało i ducha. Więc dużo jest tam takich pięknych rzeczy. A przy okazji uczymy dziewczyny żeglarstwa, co też bardzo wzmacnia.
Daje nam poczucie mocy, daje nam też piękny chill i taki relaks. No i zwiedzamy wspaniałe wyspy greckie. A Grecja jest zachwycająca, to jest piękna kultura i historia, to jest piękna architektura, ten slow life wysp, te wszystkie piękne białe domki, niebieskie kopuły, niebieskie okiennice, które znamy z katalogów. Naprawdę są czarujące i romantyczne. I już to bardzo zasila, kiedy jesteśmy w takich pięknych miejscach. Kiedy możemy wykąpać się, wiesz, w lazurowej wodzie, rzucić kotwicę w jakiejś zatoce pięknej, pobyć na łonie natury, to bardzo uspokaja i wycisza i też otwiera nam tą bramę do siebie, kiedy jesteśmy w tym połączeniu z naturą. Więc ja jestem fanką tego projektu i bardzo się cieszę. Te lekcje są tematyczne. Jeden mam pod hasłem ku duszy i to będzie bardzo soul coachingowy rejs, gdzie będziemy właśnie tą metodą pracować w grupie indywidualnie. A kolejny rejs mam pod hasłem zakochaj się w sobie, czyli właśnie o tym, o czym rozmawiamy, jak budować tą kochającą, akceptującą relację ze sobą. Więc mam takie dwa tematy, dwa rejsy są o tym, dwa rejsy są o tym. I bardzo się cieszę. Zostały mi ostatnie trzy wolne miejsca, więc cieszę się, że też kobiety się decydują na takie podróże i chcą spróbować zarówno żeglarstwa, jak i właśnie takiego rozwojowego wyjazdu, a nie tylko takiego, wiesz, turystycznego, wakacyjnego. Więc to jest takie spa dla ducha i dla ciała, więc serdecznie zapraszam. Na pewno będę też relacjonować, bo to, co się zadziało rok temu na tych rejsach, jak to też pięknie dziewczyny wzmocniło. Ile się zadziało zmian, co one zaczęły potem wyczyniać pozytywnego, wiesz, w swoim życiu, to jest coś niesamowitego. Zwłaszcza, że taka wyprawa, ona bardzo jednoczy. I ja się też cieszę, że nawet się tego nie spodziewałam, że wokół właśnie tej mojej przestrzeni feeling, którą tworzę, stworzy się piękna społeczność kobiet, bo tych kobiet już jest przeszło 100, które ze mną podróżowały na rejsie, które ze mną były na kamperowych wyprawach i tak dalej. I one potem się przyjaźnią, wspierają, pozdrawiają, odwiedzają, wiesz, jakby są taką grupą wsparcia dla siebie. Cały czas jesteśmy w kontakcie, czy tam piszą, wysyłają sobie zdjęcia, pozdrowienia, więc wiem, że doświadczenie tego, kiedy ja mogę być w takim bliskim kontakcie z drugim człowiekiem, z grupą, kiedy mogę, wiesz, jakby zaglądać do środka, ale też dzielić się tym, co odkrywam, no niezwykle te więzi buduje. Nie? Ta zażyłość się dzieje bardzo mocna i kobiety odkrywają dużo, wiesz, tworzą się piękne przyjaźnie, ale też taka społeczność naprawdę świadomych, chcących od życia czegoś więcej kobiet, które biorą odpowiedzialność za jakość tego życia. Więc to jest coś pięknego. Mnie też się kojarzy ta twoja społeczność z tym, że na przykład bardzo często mamy coś takiego, że ach, nie mam z kim pogadać, nikt mnie nie rozumie, albo no tak, no, mam znajomych, ale wiesz, tylko o kłopotach gadamy, nie? A właśnie nie dość, że na tym rejsie czy na tych kamperach to się tworzą w ogóle więzi, nie? I w ogóle są przeżycia, więc to jest wszystko takie inne. Ale później właśnie ta społeczność i nagle masz osoby, z którymi możesz pogadać, możesz powiedzieć, że jakieś takie rzeczy, które no, innym osobom byś tego nie powiedziała, a które są po prostu fundamentem twojego życia, twoje i no właśnie, o których się nie da pogadać czasami z ludźmi, nie? Tak z ulicy. Tak. I powiem Ci, że ja czasami mam aż gęsią skórkę na ciele. Jak na przykład kobiety w czasie takiego odsłuchu czy jakiejś pracy warsztatowej mówią: o rany, ja właśnie powiedziałam Wam coś, czego nikomu nie mówiłam przez 20 lat. I wiesz, jest taka po prostu cisza, ale powiedziałam to, bo po prostu czułam, że ja w końcu mam komu, że mogę powiedzieć. Ponieważ nas łączą wspólne doświadczenia, dziewczyny na tym samym, jakby o tym samym temacie rozmawiają, dzieląc się swoimi doświadczeniami, swoją historią, swoim przeżyciem danej rzeczy. I jest na to przestrzeń, na to pojemność, że ja mogę powiedzieć, że jestem wysłuchana, że jestem ważna w tym kręgu kobiet, że ja też mogę być słuchaczką dla drugiej kobiety, że ja mogę na nią spojrzeć z miłością, z życzliwością, albo powiedzieć: jejku, to jest tak podobne do tego, co ja przeżyłam. Że wiesz, jakby jest to dzielenie się, jest to takie zrozumienie, gdzie ja jestem akceptowana, bez względu na to, co opowiadam, jest na to przestrzeń w tym kręgu. I to często jest bardzo wyzwalające, bo one się dzielą właśnie po raz pierwszy czymś, jakąś historią, doświadczeniem, czasami nawet naprawdę takim mocnym, niełatwym. A tutaj z kobietami, która jest na kilka dni. Ale to przeżycie, to co się dzieje, wie, w czasie tej podróży, to że one razem są w tych pierwszych razach w czasie tej podróży, je bardzo tak wzmacnia i one zaczynają się otwierać na siebie, ufać sobie, zwierzać się sobie, korzystać z tego, transformować te różne rzeczy.
Bo tak jak mówisz, gdzieś tam w codzienności, z koleżankami, czy gdzieś tam w pracy, czy w domu, no nie mam z kim pogadać, nie mam komu tego powiedzieć, jakby nie czuję na to przestrzeni. Ale tutaj się okazuje, że mogą, więc no dla mnie to jest wielki zaszczyt, że ja mogę taką przestrzeń tworzyć i że kobiety z tego tak korzystają, że one się odważają na to, żeby wykorzystać tą podróż, żeby wycisnąć soki z niej, żeby nie tylko nacieszyć oczy, brzuch, ciało, ale właśnie tego ducha. Że ja wykorzystuję to, żeby się spotkać z tym, co w środku, ale właśnie, żeby się też trochę odbić w oczach innych kobiet, nie? Żeby w ich historiach odnaleźć kawałek siebie, żeby zobaczyć, co jeszcze, jak inaczej mogę. No to jest po prostu coś niesamowitego. Wiesz, ja czasem na tych kręgach muszę się mocno pilnować, żeby trzymać proces, bo jestem tak w tych historiach moich kobiet i w tym ich poruszeniu i wzruszeniu, że sama czasami po prostu płaczę razem z nimi, żeby, wiesz, żeby jakby tutaj być tą strażniczką tego, co się dzieje, bo naprawdę historie i przeżycia są niezwykłe. No, No. wspaniałą mam pracę. Wspaniałą. Tutaj zapraszamy do kamieni. Dziękuję. Na dole pod filmem będą linki i też o rejsach tam można u ciebie poczytać. Tam przyślesz mi linki do Tak, o wszystkich. rejsach. I też nie miałam okazji ci jeszcze powiedzieć, ale dosłownie w poniedziałek, w ostatni dzień świąt, w ogóle ogłosiłam takie swoje najnowsze dziecko i najnowszy projekt, nad którym pracowałam kilka ostatnich miesięcy, bo jesienią tego roku organizuję wyprawę rozwojową dla kobiet ku własnej mocy do Peru, do Ameryki Południowej. Jedziemy. Już nie na żagle, już nie na kampery, ale na taką wyprawę, żeby trochę poznać to Imperium Inków i żeby właśnie tam, w miejscach mocy, skontaktować się właśnie z tą wewnętrzną mocą, ze swoją boginią i też porozpoznawać różne tego obszary. Więc to będzie taki bardziej stacjonarny trip, gdzie oczywiście będziemy się przemieszczać i poznamy kilka miejsc, ale gdzie będziemy no, trochę inaczej już podróżować i też ze sobą pracować. Więc też się cieszę, że w tej przestrzeni feeling się pojawiają nowe pomysły i nowe zdarzenia, bo ja kocham podróże, jestem podróżniczką i podróże są moją medycyną. I też zaczęłam łączyć ją, tą medycynę, to podróżowanie z moją miłością do pracy z ludźmi, do właśnie pracy z kobietami. Więc od 3 lat mam przyjemność bardzo intensywnie w ten sposób działać na rzecz kobiet i cieszę się, że się teraz udało też spełnić kolejne marzenie i kobiety się już zapisują, więc to się dzieje, więc zapraszam. Super, super. Kamilo, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Będziemy kończyć. Dziękuję Ci, kochana, bardzo. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę i za to, że jesteś z nami. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Buziaki, pozdrawiam. Pa, pa. Jaki pozdrawiam wszystkich, dziękuję, Agnieszko.